znajdujemy się na terenie Katynia Puławskiego, ubeckiej katowni, aresztu, miejsca, gdzie od listopada 1944 roku instalowano przemocą reżim komunistyczny. Stoimy w miejscu, gdzie dokonywano potajemnych pochówków żołnierzy Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ta ziemia jest święta. Stoimy na cmentarzu w centrum miasta. Co prawda nie ma tych zwłok tutaj, nie wiemy, gdzie one są, ale powaga tego miejsca zobowiązuje. Dlatego co roku przychodzimy tutaj w to miejsce, aby uczyć się zbiorowej pamięci. Aby oddawać cześć, hołd i pokazywać młodym pokoleniom, jakie dziedzictwo jest dla nich do zagospodarowania. Chcemy dzisiaj po imieniu wywołać tych, którzy zginęli. Po imieniu będziemy dołączali każdego z nich do intencji mszy, na której byliśmy. Będziemy wspominać tych, którzy byli przed nami, a którzy zobowiązują nas do tego, abyśmy pracowali dla tych, którzy będą po nas. Budynkiem byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego pod Katyniem Puławskim. W tym miejscu pragniemy oddać hołd tym, którzy niezłomnie stawiali opór oraz walczyli o wolność i niepodległość Polski z sowiecką okupacją. W tej walce zostało zamordowanych 2000 patriotów polskich, a ponad 25 tysięcy przeszło przez syłki, tortury i więzienia. Zbrodnia była inspirowana przez Związek Sowiecki, lecz w olbrzymim stopniu dokonana została rękami polskich zdrajców, rodzimych komunistów spod znaku PPR i PZPR. Składając hołd poległym i pomordowanym bohaterom, pragniemy przypomnieć ich przed Bogiem, historią i dziś żyjącym Polakom. Wzywam zamordowanych żołnierzy wyklętych, organizatorów i przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kontynuatorów idei Polskiego Państwa Podziemnego. Wzywam was, członkowie 4 Zarządu Zrzeszenia WiN, zamordowani 1 marca 1951 roku. W imieniu wszystkich organizatorów chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim Państwu za poświęcenie swojego czasu, aby upamiętnić tych, którzy zostawili testament. My go wykonujemy, staramy się wykonywać cały czas. Może nie za dobrze, może jeszcze trzeba wiele poprawić, ale przede wszystkim cieszy to, że dzisiaj tak licznie przyszła tutaj młodzież. Młodzież, dzieci ze szkół podstawowych. Nie żyjemy wiecznie, niedługo będzie nas powoli tutaj brakowało, ale miejmy nadzieję, że dzięki temu, że ten testament jest przekazywany z rąk do rąk, następne pokolenia zawsze będą pamiętały o żołnierzach niezłomnych, którzy z miłości do ojczyzny, do Polski, do biało-czerwonej, do orła w koronie oddali swoje życie. Często, zanim uszło z nich to życie, męcząc się w straszliwych męczarniach, katowani w tym budynku za naszymi plecami. Chwała bohaterom!